Siemaneczko, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna i co na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag bizona, ja przypnę Wam serduszko. No i jak widzicie oraz słyszycie ten piękny dźwięk, kupiliśmy na gospodarstwo bizona. Dużo osób pisało w komentarzu, żebym zmienił kombajn, bo tamten jest już tyle sezonów. No i się Was posłuchałem. Zostało mi na koncie tylko 8 tysięcy przez to, ale myślę, że się odkujemy. Co, wracam właśnie bizonkiem od starego właściciela. Dzisiaj myślę, że go sobie zaraz przetestujemy. Zobaczymy, czy to jeździ w ogóle, czy to muci. Co, bizon w dobrym stanie, z kabiną, zdrowy przede wszystkim, z sieczkarnią, wózek i header. Wózek jeszcze w gratisie dostałem, więc elegancko. Opony też tutaj w ładnym stanie, ładny bieżnik. No nie zajechany, widać, pali od strzała praktycznie. No kombajn marzenie, jak na moje gospodarstwo. I co, lecimy sobie na jakieś pole, zobaczyć jak to muci, czy to w ogóle muci. I pojedziemy sobie na jakieś mniejsze pole, dlatego że jest plan, żeby w następnym odcinku zrobić, póki jeszcze jest rekin u mnie na gospodarstwie, póki go jeszcze nie sprzedałem, a sprzedam go dopiero po żniwach zapewne, to będziemy mucić na dwa, więc w tym roku żniwa będą, no myślę, jednoodcinkowe, no z tym to dwa odcinki pewnie, bo wiecie, to ekspresowo zostanie zrobione. Bym pojechał tam, ale tam się nie będę rozpinał tym wszystkim. Dzisiaj sobie skosimy owiec, myślę, na tym polu tutaj. Chociaż w sumie można by było te dwa pola pszenicy. No zaraz się okaże. Czekajcie, tu coś rośnie, to chyba rżysko takie wysokie. Nie wiem po czym to. To sobie to się tutaj rozepnę. Dobra. O, elegancko. No i miał być tutaj ze mną Ziutek, już dzisiaj mieliśmy na dwa mucić. Ale Ziutek miał jakąś tam sprawę w banku i musiał pojechać. Więc dopiero w następnym odcinku zapewne na dwa będziemy się bawić. Dobra. No i uwaga, uwaga. Jak tutaj pierwszy wjazd w pole. Ale jazda tym kombajnem jest w miarę łatwa do opanowania. Idzie się nauczyć. Dobra. Tutaj, nie wiem, czekajcie. Wstaniemy sobie, no to jest wada niestety. Też muszę się przyzwyczaić do tego, że ten kombajn jest troszkę dłuższy i no potężniejszy w porównaniu do delfina. W ogóle jak tu głośno. Dajcie. Mam nadzieję, że mnie słychać chociaż. Dobra. I jest potężniejszy i o wszystkie praktycznie krzaki zawadzą, więc muszę ich omijać, te krzaki. No ale w tym roku zostaną wykarczowane, więc będzie dobrze. Dobra. No ale jest to w ogóle inny komfort, ten kombajn w porównaniu do tamtego. Z kabinką to i tak się nie kurzy. Ale też w końcu, wiecie, w końcu to jako tako kosi. Znaczy na rekina, czy na ten, nie wiem, wiecie o co chodzi. Nie narzekałem, ale tam to i nie było widać ile zbiorniku, trzeba było tak na czuje wysypywać. I rury nie było, jak zaraz przyczepa jakaś za wysoka, to już nie wysypiesz. A tutaj rura jest, można sypać na kilkumetrowe przyczepy i nie ma problemu z tym. No dobra. No i robota też idzie dość szybko, no a na dwa. No ale wiadomo, nie będę dwóch kombajnów trzymał. Chyba że naprawdę areału nabiorę tyle, że będzie mi się to opłacało. Ale to raczej wątpię. Dlatego chcę go na razie zostawić, chcę się jeszcze zastanowić nad tym, co i jak będzie. Sieczkarnia, jest sieczkarnia, pytacie czemu zbieram na słomę, przecież i tak mi niepotrzebne. Ale wiecie, ksiot da Mirusiowi czy komuś i on to poprasuje sobie, zabierze i zawsze chociaż jakiś pieniądz wpadnie za to, że wiecie, że to słomę mu oddałem. A jak nie pieniądz, to bornika się weźmie i też zawsze na plus. Jednak więcej daje na wiezienie bornikiem, według mnie, niż zostawianie tej słomy na polu.
wiadomo, te zostawienie słomy też coś tam daje pod takim względem, że no, nie zabieramy tych składników odżywczych w takich ilościach z pola, tylko one się rozłożą z powrotem. No ale mimo wszystko obornik myślę, że lepiej jest zastosować niż... Czekajcie. Tutaj się muszę troszkę nauczyć. No, o tym właśnie mówiłem, że teraz trzeba te areały powiększać, bo bizonem to ledwo tutaj się wyrobić można. Chociaż czy u mnie i na tych moich polach i Rosselmaszem kosił, to ja się nie wyrobię bizonem. Tutaj to poprasować, teraz to będzie ciekawie. No ale to nie ja zapewne będę prasował, tylko właśnie Miruś. Chociaż ja tam może z jedno pole sobie słomy zabiorę. Dobra. Ale tutaj na takim małym polu to serio się ciężko kosi, bo więcej tego nawracania, więcej tego wszystkiego niż to warte. Ale ostatni sezon najprawdopodobniej te pole tak wygląda. Już w następnym będzie tutaj wszystko ładnie połączone. W ogóle możecie napisać mi, czy byście chcieli live'a z tego, jak tutaj sobie mapę drutuję. Bo no muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Zrobiłem skup między innymi ostatnio, ale muszę ogrodzić jakby mapę, jeszcze kilka pól porobić, bo mimo wszystko chcę ją teraz podmienić i już przez dłuższy czas nie podmieniać. A przydałoby się, żeby było to dobrze zrobione. A wiecie, na live'ie to ja bym sam sobie z wami posiedział przy okazji i byśmy sobie coś podrutowali. Dobra, elegancko skoszone. Co, jedziemy jeszcze chyba na drugie pole. O, tutaj nie jest dużo jeszcze w zbiorniku. Czekajcie, wjadę sobie tutaj, w sumie czemu by nie. Zrobię poprzeczniaka. Ale całkiem serio sporawe te pole będzie. Tutaj tak patrząc, jak się wszystkie trzy połączy. O, dobra, elegancko. Też słomę... O Jezu. Gałęzie po twarz dostałem. Też słomę pewnie będę musiał pomagać zbierać, w sensie tam nie wiem, czy pomogę mu pozwozić, czy co. Bo jednak tych bel trochę będzie więcej. Myślę, że przyczepa będzie. To czy on będzie... Czy ja będę mu prasował, czy nie wiem. Czy ja będę mu tam zbierał. Chociaż do zbierania to musiałbym od niego cały sprzęt wziąć. A do prasowania... Ojej. To tylko prasy w sumie. Bo MTZ-em bym ją raczej pociągnął. O ile nie kupił żadnej nowej. Ale z tego co wiem, to jeszcze chyba to New Hollanda katuje. Zaraz chyba zbiornik będzie. To niedługo. No ale tu myślę, że te pole wejdzie. Na luzie. Dobra. Nie, no wejdzie raczej spokojnie. Nie chcę dzisiaj za dużo też skosić, dlatego właśnie, że chcę zrobić tą akcję na dwa kombajny, a na te dwa kombajny to będzie szło serio bardzo szybko. Tylko teraz muszę przemyśleć, jak z odwozem zrobić. No chociaż tam wiecie, postawi się jedną przyczepkę i rozrzutnik i powinno to starczyć na większość tych moich pól. To jest minus to, że rekin był, wiecie, krótki i w rekinie to wszystko szybko przeleciało od początku do końca. Tutaj zanim wyleci, to troszkę to trwa. Tak nie powinienem jechać, dlatego że mam ten rozdzielacz łanów, czy jakoś tak po prawej stronie. I troszkę by mi się tutaj tam wszystko, wiecie, no nie szłoby tak dobrze te koszenie. Bo jednak ludzie mówią, że to nie daje nic, a to daje bardzo dużo. Kiedyś u nas dwa bizony kosiły, jeden właśnie miał tak jak odwrotnie niż tutaj, w sensie po lewej stronie miał tak jak rura. No to jak jeździł lewą stroną do zboża, to było dobrze. Jak jeździł prawą stroną, to się zapychało wszystko.
wiecie, no... No, po prostu lepiej, lepiej jak to jest, niż tego nie... O, ty, pełny zbiornik? A jaki mamy czas? 10 minut, nie no, to sobie polecę, pociągnik. Gdzie tu je? Ja tam przyczepa chociaż pusta, bo ja nie pamiętam. Czekajcie, ta pusta. Weźmiemy sobie ciapkę. Sobie coś tu jeszcze robił na tej gospodarce. I co? Zapewne w następnym odcinku zrobimy właśnie tą... ten zbiór właśnie tego zboża na te dwa kombajny, potem słomę. I później, nie wiem, pewnie jakiś przestój będzie pod względem odcinków na kanale. Bo po pierwsze szkoła, a po drugie właśnie tą mapę muszę dokończyć. A to tydzień roboty jest. Szczególnie, że ostatnio zbytnio nie zaglądałem, bo się Sylwester zbiegł, potem po Sylwestrze się roboto, nie roboto, też te odcinki codziennie. Szkoła się zaczęła teraz i jakoś tak, no nie ma weny. Ale coś tam zapewne sobie będę drutował pomału. Dzisiaj tak właśnie myślę, że pewnie usiądę i coś porobię. Która to godzina? 14:40. Ty, to ja nie wiem, czy ja to na 16 wrzucę. Nie, na 16 raczej powinienem. Dobra. Będzie teraz aż dziwnie to wyglądać. Jak... Dobra, czekajcie, nie wyrobię się, tak? Muszę cofnąć. Będzie to aż dziwnie wyglądać, jak tak... taki kombajn w miarę sporawy na taką małą przyczepę sypie. No bo jednak ja ją brałem z myślą o delfinie. Będzie chyba źle. Dobra, zaraz się ogarnie. Dobra, czekajcie. Dobra. O, musi wajchę tu trzeba pociągnąć i leci. Ale szybko się wyładowuje dosyć. Jak na taki zbiornik. Chwila i rozładowane. Chyba mnie się tu całość nie zmieści, tak coś patrzę. Chociaż może. Mieści się czy się nie zmieści? Nie, nie zmieściło się. Dobra. Lecimy dalej. Złożę rurę, bo tutaj wszystkie krzaki będę zahaczał z rurą rozłożoną na tej mapie. Dobra. Elegancko. I co, skosimy sobie. Złożę zestaw i będę kończył. No bo jednak chcę to jeszcze dla was dzisiaj wrzucić, wyrenderować, a to z 20 minut mi potrwa, a też muszę iść oporządzić się, więc chwilę mi to też zajmie. Dobra. No i co, ostatni przejazd. Jakoś chyba duże, o wiele większej szerokości roboczej ten header nie ma od tego delfina. No ale wiecie, zbiornik to jest nieporównywalna rzecz. I w ogóle no, to jest już kombajn, który zostanie tutaj pewnie tak jak MTZ do tej pory. Albo ich dłużej, myślę, że MTZ zostanie sprzedany, a kombajn zostanie. No, a co ja robię, przecież pełne. Człowiek zamyślony dzisiaj. Dobra. Sobie tutaj zestaw zepniemy. Spytacie się po co? A jakoś tak bezpieczniej się czuję. Też policja ostatnio jeździ. No w rekinie nie mam tej możliwości wcale, bo nie mam wózka do niego. Ale tutaj jak ten wózek jest i póki na razie mi się chce to robić, to będę spinał. Znając życie, to po sezonie dwóch mi się znudzi to spinanie. Dobra, elegancko, stój. Jeszcze muszę zobaczyć na jakimś polu, jak się czkarnie działa. Trochę lipa, że w tym sezonie rzepaków nie ma, bo byśmy zobaczyli, czy to coś warte jest. Przejdzie na styk. Dobra.
tutaj sąsiadom po polach pojeżdżę. A tutaj jakieś chwasty, tutaj to nie wiem. To chyba ugór wieloletni, bo to już ja odkąd pamiętam. Znaczy odkąd pamiętam. No 3-4 sezony patrzę, a tutaj nic nie ruszane na tym jednym polu. Robię się. Robię. Dobra. Gaz, opór. I te krzaki to chyba wykarczuję sam, nie? Wezmę piłę i to wytnę w pieruny. Dobra. Teraz będzie największy kłopot. Jak tu wjechać na gospodarstwo? Tym sprzętem. Oj, oj, oj. Wiecie co, ja wózek chyba zostawię, odepnę i go zaraz wtretuję. Wtretuję go zaraz osobno. Dobra. A tu jakoś, nie wiem, tyłem sobie wjadę czy coś. Bo serio, no tego nie przemyślałem, że będzie trzeba chyba ten płot rozebrać, pieruny. Kurczę. Trzeba się naddać. Jak nie, to będę go stawiał za stodoło, po prostu. Nie przejdzie. A może... Kurczę, że tego domu jeszcze naprzeciwko nie było. Zrobili na samym wjeździe do mnie. Nie przejdzie góro te kierunku skazy czasami? Żeby były składane, to... Choć one są, ale to... Oj, oj, o jest. Teraz przejdzie. Dobra, nie widzieliście tego. Będę musiał tutaj jeden szczebel rozgrodzić, bo to serio nie ma się co męczyć. Schowamy. Ile nam wejdzie, ty, nie wejdzie do stodoły. Ja tak patrzę, że ja kombajn kupiłem, a nie mam... O. Spokój się. Że ja kupiłem kombajn, to będę musiał teraz wiatę jeszcze stawiać na niego. Bo nie wejdzie raczej. Kurczę, pieczone. Żeby kabiny nie było, to by wszedł, a tak nie wejdzie. Dobra, tu go na razie postawię. Skasimy. Wezmę MTZ-ta. Bo nie chce mi się tam 60-tki rozpinać na razie. Szczególnie, że ona z głęboszem stoi, a głębosz pewnie niedługo będzie używany. Dobra. Z tym wjechać to też będzie problem. Może jak mi spadnie ten header, bo ja zahaczę. Kurwa. No głupota. Ja dłużej wjeżdżam na gospodarstwo z tymi headerami, nie headerami, niż kosze. Nie, muszę tak o zrobić. Cofnijmy. I dać do prawej maksymalnie. I od prawej jakoś może pomału się wyrobię. No jeszcze z headerem to w miarę się pomyśli, to dobrze, ale... Ale z kombajnem, no to trzeba tu rozgrodzić i się nie męczyć, jedno przęsło. Będzie trochę przeszeroko, ale to... No bywa. Dobra, postawię tu na razie, żeby ciapkiem sobie móc przejechać. Skosimy. No trzeba będzie tutaj powoli myśleć nad jakąś rozbudową gospodarstwa, bo maszyny coraz większe, coraz ich więcej, a gospodarstwo dalej tak samo małe. Będzie po prostu trzeba zniszczyć te pole i nie wiem, te wiatki małe i postawić jakoś jedno hale i tam trzymać to wszystko, a nie tak się rozdrabniać na Bóg wie ile. Dobra. Co, ja się chyba będę z wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć i pa pa. Elo.